my bitch call, talking about some drama. I swear there ain't no time for women on the call. They say the pussy or the car. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. And I'm snow cold with the flex. With the squad and I'm smoking up a check. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo, ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny Lajwandło Multistream odcinek z Inspain 11. Dzisiaj polecimy sobie Airbusy MA320. Dziwne klatkowania się zaczęły. No super. Dobry początek, o tak powiem, w malowaniu Wizera. Klatki się zaczynają, to bardzo dobry początek, dzisiaj na transmisji. Niby 27, 28 FPS-u, więc nie powinno być też nie wiadomo jak tragicznie. Mamy tutaj nasz self-loading cargo. Który się nie przechwytuje, a powinien. Nie. O! Self-loading cargo. No proszę bardzo, wam tu ładnie załączę. No, mamy za 16 minut już tutaj szybko. Się muzyka ścięła. No cóż, zobaczymy jak to będzie wyglądać z tym lotem. Załączę sobie external power, załączę sobie emergency light day na arm. Seatbelt in all smoking, nav logo na 1, strobe light na auto. Crew supply on, IRS-y na nav mode. Wszystkie monitory sobie należy popodjaśniać. Mówiłem popodjaśniać. I w tym czasie sobie... I come through, we're ready to get going now, so as soon as you're ready, you can open the doors and start letting the passengers aboard, thank you. No problem. Mamy ready for... Ready for boarding, się skupiłem, bo dwie muzyki zaczęły na razie grać, a zapomniałem, że sobie wgrałem to Lufthansa muzykę do self-loading cargo. Już ten difficultowa muzyka mi się znudziła. Dlatego sobie wgrałem Lufthansa. No. Może nie będzie tak najgorzej z tym, no. Zobaczymy. A, się potem dziwię, czemu ludzie nie wsiadają drzwi, jeszcze trzeba otworzyć. No tak, bo tu już jesteśmy przygotowani, tylko sobie to światło wyłączymy za nami, bo jest ono całkowicie zbędne w tym momencie. Fajna jest muzyka z Lufthansa, już mi się podoba. Dobrze, wejdźmy sobie w init. O, aż się ścięło. Będziemy lecieć sobie z... nie, Echo. Love, Lima, Oscar, Whisky do... Lima, India, Mike, Charlie. Numer lotu WZZ, wpisujemy WZZ 3H.
Stage aligned. Trusty nic nie 0, tylko 50. Cruising light level mamy 3.6.0 i łamane na temperaturę. Na wysokości przelotowej mamy mieć temperaturę średnią minus 53. Okej, przejdźmy sobie w prawo i tutaj już trzeba wpisać wartości, które musimy wpisać tutaj. A te wartości dla palców to jest 174. Cargo mamy 0. Paliwa mamy mieć 7300. Jeśli bardzo nietypowa godzina jest dla transmisji. Bardzo wcześnie w dzień, godzina 11.50. Wiem, sam jestem zdziwiony, że ja o tej godzinie transmisję na żywo robię. Co dopiero ludzi, co ją mają oglądać, nie? Zupełnie będą zdziwieni. Dobra, ZFW. Nasze aktualne 67.2, 28.6. 57.2, 28.6. No co jest? 2.28.6. Block fuel mamy 7.3. I teraz wpisujemy wartości. Trip tu jest 2.3, a powinno być 3.0, ale... No... powiem wam tak. Miałbym to tutaj wpisać ręcznie, ale jest not allowed. No cóż, spróbujemy wpisać na alternative. Może tak wam to, o, to wezmę, będzie lepiej widać. Chodź tu. Alternative 2.4. No oczywiście, że to nie mogę wpisać. No właśnie, to jest coś, co mnie tu... 2.4, no to to wpiszemy tu razem ze wszystkim. Wpiszemy 3 i... 2... Tu wpiszemy w takim razie. I tu będzie 1.1 na... Fajne. Dobrze. Teraz już możemy to zamknąć. Przejdziemy sobie do flight planu, ale żeby flight plan z LOF robić, musimy sobie wejść w airport. I zobaczyć, jakiego tu mamy ATIS-a. Ja to sobie od razu w airport navigation dam, tak? I ATIS-a mamy 122. Przepraszam, nie tak. 955. Departure runway 29. Dobrze. Pas numer 29 jest tu, więc najpierw trzeba daleko kołować. Dobrze. Czyli mamy Departure Runway 29, drogą lotniczą, już wam mówię, jaka tu jest. INVOP 3C. INVOP 3C via... Via Ospen powinno być. Damy Ospen 4C w takim razie. No, teraz musi dużo myśleć. Dlatego się tak przycina strasznie, nie? Dobra, po Ospen mamy Direct na Abruk. Nie F.
Brook. Okej, okay, jakby co nie widzę teraz czatu, nie? Setal. Potem mamy Deca. Czego jakby jakieś pikselki były, piszcie na czacie, w rejestrze się zwiększy bitrate więcej niż 10 tysięcy. No dobrze, i po Deca dajemy Airways M984. Dobrze, i dajemy W323. I tu jest Lucille, zgadza się, więc teraz będzie Every. Every. Okej, okay, insert. I na Linz mamy według planu lotu podany przylot na pas 35 prawy. Sobie weźmiemy ILS Y i na 35 prawy mamy Every P1X. Okej, okay. No via bierzemy i insert. Dobrze, więc mamy spasa 2.9, zakładając będziemy korzystać tutaj. No możemy skorzystać z drogi A3. W naszym wypadku. Coś ciekawego na czacie? Nie, cisza. Nikogo nie ma o tej godzinie na czacie. Rozumiemy, rozumiemy. Ale zawsze swoje wszystko będzie na YouTubie, więc można sobie potem obejrzeć. Dobrze, trzeba teraz tak. Strona się wyładowała, no super. Jedzieć. Nie Wolf, tylko Love miało być. Kocham. Kocham normalnie. Teraz jeszcze się będzie ładować pół godziny. Pięknie. No i teraz mi pasuje. Pasuchy i anti-ice. O, patch soft też będę do startu. O, mamy GPS Primary, super miła. I teraz wejdziemy sobie z tego polisa. I tu mamy jeden plus flag, tam jeden plus takeoff, nie? I wpisujemy masę startową, to jest 6,7. I mak mamy 29. 29,3. Pas do startu 2,9. I wjedziemy sobie A3. Dobrze. I tutaj ta. Do Chart Foxa trzeba się zalogować. Sobie trzeba sprawdzić trans. Altitude. Dobrze, i tak, flexy będziemy mieli 64. Klapy mamy. Jedynki łamane na... Nie tak, down. 0,2. OK. Teraz tu za nic w świecie nie wiem, jakie wartości wpisywać. Nie wiem, skąd to wziąć, szczerze powiedziawszy, zapraszam do pisania i wypowiadania się w komentarzy takich zaawansowanych ludzi. Nigdzie nie... Może spróbujemy znaleźć też. Zobaczymy, może będzie to gdzieś podane w lowach. Na low.
Poczekajcie. Szukamy informacji. Do 1000, czy tylko mi się wydaje. Czekajcie, jakie tu jeszcze mamy. My wylatujemy, mówiłem już jaką ścieżką. Czym to było? Open 4C. Znajdźmy tutaj tylko to jeszcze w tych listach. Medix. Open 4C, dobrze. I choć się nie mylę, tu ma być 5000, na Jądrzycie się mylę. Jest tak cruising. Droga jaka jest. A co? Nie mam zielonego pojęcia. O, tu są approachy, to mnie approachy nie interesują. Tak też nie. O, jest. ACC. 3500. Nie. Czyta. No tak, i tu też mamy mieć 3560. Tak, tu jest napisane. Ile dobre informacje czy... No dobrze, transition altitudes. Transition altitude, jeszcze jedną rzecz trzeba sprawdzić. Transition altitude. No tak, 10 tysięcy jest dobra. I wpisujemy to 150. To 51 i 152 mamy mieć. Dobrze, można już drzwi zamykać. Możemy potwierdzić koniec preparowania do startu. Witam. Kaszu, witam panie Mateusz Kociszewski, witam panie Filipie Dzikowski, witam serdecznie na tej transmisji na żywo. Tak jak mówiłem, nie widziałem czatu przez jakiś czas, ale już teraz możemy powrócić do aktywnego jego oglądania. Informuję, jak to zawsze jest to multistream, zarówno jak na Twitchu, też samo jak i na YouTubie. Fuel pumps on i APU dajemy sobie na pozycję start. No panie, no załącz się. No. Lepiej od razu.
I jak już zakończyli wsiadanie, możemy zamknąć drzwi. I tu sobie zrobimy Better Pushbacka. I siema panie Mateusz Marek, witam serdecznie. Czy w takich niecodziennych godzinach, a ty lubi? Możliwe, chyba się muszę na wcześniejsze godziny przerzucić. Dobrze, jak tam nasze APU wygląda? Dobrze, już prawie się uruchomiło. Przywitajmy pasażerów. Dobrze, mamy APU Blitz. Załączmy sobie pompy paliwa. I wyłączę sobie external power. Ok, w teorii jesteśmy opóźnieni o 4 minuty. Według czasu lotu planowanego rozpoczniemy pushback. Dobrze, pushback już sobie jedzie. Jesteśmy mniej więcej gotowi. Chwilę jeszcze tylko wyłączę kamerkę, bo muszę coś poszukać. Dobrze, już wracam. Mam ze sobą checklisty. Okay. Jeszcze. Jeszcze sobie musimy Bayrow. Tysiąc trzydzieści jeden. Jeszcze jedną rzecz sprawdzimy, czy na pewno pogoda jest aktualna. Jeszcze sobie odświeżymy na wszelki wypadek. Okej. Dobra, na czacie póki co cisza. I teraz tak. Idźmy sobie tą zakładeczkę init. I czekamy. Before start checklist. Code preparation complete. Gear pins and covers removed, signs on, and ear snuff mode, fuel quantity 7 free set, take of data, set, Bayrow reference 1031 set, windows doors closed, beacon on, mobile phones off, rotors, levers idle, parking brake set, before start checklist complete. No już nie marujcie, nie jesteśmy opóźnieni. Dobrze, więc oni się podłączyli z tego, co ja słyszałem. Więc możemy rozpoczynać nasze wypychanie. Starting pushback, and you may start the engines.
Dobra, to sobie trzeba ustawić na 10 tysięcy stóp. Oni rozpoczęli wypychanie, więc my tu się przełączamy na pozycję start. I rozpoczynamy uruchamianie prawego silnika. Dobrze. Meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen für diesen Flug einige Informationen geben, die für Sie von Interesse sind. Ladies and gentlemen, we would like to inform you about a few things that will be of interest to you during the flight. Für die Unterbringung Ihrer persönlichen Gegenstände benutzen Sie bitte die Staufächer über Ihren Sitzen. You can store your personal belongings in the bins above your seat. Schwere Taschen verstauen Sie bitte unter Ihrem Vordersitz. Please place heavier hand luggage on your seat. Oh, wir sind auf der Straße, ich habe wir. Bitte stellen Sie kein Gepäck vor Notausgänge. Please don't place any baggage in front of emergency exits. No cóż, super. To pojedziemy na alkohol w takim razie. Operation complete. Please set parking brake. Mario, please set starting engine 1. Unser Flugzeug hat 8 Notausgänge, die sich auf beiden Seiten der Kabine befinden. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Our plane has 8 emergency exits located on both sides of the cabin. They are marked with the word Exit. Leuchtstreifen am Boden führen zu diesen Notausgängen. Illuminated path markings in the floor lead you to the emergency exits. Im Notfall verlassen Sie das Flugzeug über Notrutschen, die sich automatisch aufblasen. In case of an emergency, you will leave the plane by way of slide drafts, which automatically inflate. Meine Damen und Herren, während des Fluges wird der Luftdruck in der Kabine stets auf einer angenehmen Höhe gehalten. Im Falle eines eventuellen Druckverlustes fallen automatisch Sauerstoffmassen. Tower disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the left. I'll see you next time. Have a safe flight. Ziehen Sie eine Maske ganz zu sich ran und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Nicht normal. Danach helfen Sie Kindern beim Anlegen der Maske. I pitch stream trzeba ustawić na pozycję. Okej. Okay. Reset runner trim. Please extinguish your cigarettes immediately. Pull the mask i aktualnie robimy light control checked. Pull left checked. Pull right checked. Pull up checked. Pull down checked. Bitte lesen Sie sorgfältig unsere Sicherheits- Pedal full left. Checked. Pedal full right. Checked. Night control checked. Complete. In teraz after start checklist. Anti-ice off. Ecam status. Checked. Pitch stream. 0-2. Down. Set. Radar stream. 0. After start checklist. In den Nichtraucherzonen sowie aus Sicherheitsgründen in den Toiletten und den Gängen. Please note that smoking in the following areas is not permitted: in the non-smoking sections and due to safety reasons in the lavatories and in the aisles.